Cześć, z tej strony Paproch, a oto kolejny odcinek recenzji Okiem Paprocha. W tej recenzji przedstawię piórko szafty, które wzięły świat Darta szturmem. Solidne, tanie, z dużą dostępnością. To były pierwsze znaki tego, że te piórko szafty mogą zrobić furorę na rynku darterskim. Czy na oku Paprocha również zrobią takie samo wrażenie? Za chwilę się przekonamy. Przed nami piórko szafty Mission Force 90. Widzieliśmy opakowanie z zewnątrz, teraz pora zajrzeć do środka. A w środku klasycznie trzy piórko szafty. Widzimy całkiem ciekawe opakowanie. Mamy skrzydło piórka zamontowane tutaj w pasku, a spód szaftu mamy zamontowane w małej dziurce tutaj, tak więc piórko szaft nie będzie nam się rzucał po opakowaniu, nie będzie nam z niego uciekał. Całkiem fajna ciekawostka. A jeżeli chodzi o samą budowę piórko szaftu, no to zacznijmy od samej góry. Jeżeli chodzi o jego giętkość, to jest bardzo niewielka, powiedziałbym nawet, że jest znikoma. Próbuję używać dość sporej siły, no i minimalne nagięcie się tutaj odbywa. Jeżeli chodzi o sam szaft również jest nienaginalny. Przy użyciu dużej siły on nawet nie drgnie. Tak jak piórko minimalnie mi się pod palcem chciało ugiąć, tak szaft nie ma wcale takiego zamiaru. Patrząc dalej, możemy zobaczyć tutaj takie fajne wgłębienie. O, tutaj pod światło dobrze widać. Wgłębienie, które przy kontakcie lotki z piórkiem będzie sprawiało, że grot lotki wleci sobie w to przewężenie i ominie ten piórko szaft. Zapobiega to Robin Hoodom, zapobiega to zbyt wczesnemu uszkodzeniu się sprzętu. Jeśli chodzi o szczegóły, jeśli chodzi o takie parametry wzrokowo-dotykowe, to chyba takie pierwsze wrażenie mamy już za sobą. Pora sprawdzić, jak Mission Force 90 sprawdzi się w sekcji rzutowej. Witam serdecznie w sekcji rzutowej. Wyjątkowo ta część recenzji będzie wyglądała trochę inaczej. Nie pokażę trzech podejść rzutowych, tylko cztery. Jest to związane z faktem, iż piórka Force 90 dostępne są w dwóch rozmiarach, NO2 oraz NO6. Pokazane więc zostaną dwa podejścia z każdego kształtu piórek. Czy widać ogromną różnicę? To pozostawiam Waszej ocenie. Dla mnie nie jest kolosalna, ale miło widzieć Mission, które pozwala dokonać zawodnikom wyboru tego, czym chcą rzucać do tarczy. Piórka Mission Force 90 są dostępne w sklepie balticdarts.pl. Z kodem rabatowym PAPROCH6 otrzymacie 6% zniżki na cały asortyment. Jeśli chodzi o dane techniczne, przed nami piórko szafty Mission Force 90. Rozmiar medium, dostępny w kształtach NO2 oraz NO6. I jeśli chodzi o długości, przy rozmiarze medium, długość szaftu to 33 mm, a długość całego systemu to 73,7 mm. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak piórka Mission Force 90 wypadają w starciu z okiem Paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, cena. W porównaniu z innymi piórkoszaftami, z innymi systemami łączonymi, Mission Force 90 wypada bardzo optymistycznie, bardzo korzystnie na tle innych i sprawia to, że jest bardzo fajną opcją, żeby zacząć swoją przygodę z testowaniem piórkoszaftów. Drugi plus – sztywność i solidność. Mission Force 90 jest zrobione z bardzo sztywnego materiału, te piórka nie naginają się, ale nie są też na tyle sztywne, aby wydawało się, żeby miały pękać przy upadku. Szaft również jest bardzo sztywny, co pozytywnie wpływa na to, jak leci lotka, bardzo pozytywnie wpływa na tor lotu lotki. Cała konstrukcja wydaje się również bardzo stabilna, co tylko wpływa na korzyść tych piórkoszaftów. A jeżeli chodzi o minusy, no to tutaj może być trochę moje takie czepialstwo, ale brakuje w tych piórkoszaftach pewnego rodzaju wzmocnień. Brakuje wzmocnienia spodu piórka, brakuje wzmocnienia góry piórka, gdzieś to wynika to też z niskiej ceny, ale to już takie moje czepialstwo. Czułbym się znacznie bezpieczniej, gdyby gdzieś te newralgiczne punkty były zabezpieczone. Z mojej strony to chyba tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do pozostałych moich materiałów. Razem z Wami był Tomasz Pijanowski, Paproch Darts.